Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy piękną pogodę, taką upalnie, ale nie ma deszczu. Także opryskuję właśnie w tych upałach, w takim zaduchu. Wielu ludzi mnie zapytało o ten ocet właśnie. Pierwszy na świecie z glistnika. Czysty ocet z glistnika, taki sok. Wielu pokazuje, jak to używać. Pokażę Wam. Tutaj mam już gotowy taki opryskiwacz. Pamiętać, ten ocet ma 8% kwasowości. pH 2,8 w granicach 3. A więc jest to dojrzewał 3 lata w beczkach. Tak osiągnął taki efekt. Czasami udaje się 6, 7. Ten przez długie 3 lata osiągnął 8, a więc tu mamy glistnik, szyb i pokrzywa. I teraz ludzi pytamy, jak to robić. Pokażę Wam to robić. Kupujecie sobie na internecie wszędzie jest glicerina roślinna, spożywcza 90 i 99%, a te sami możesz ją napić się, możesz wypić. Tą gliceryną mieszasz to z tym. Wielu ludzi pokażę zaraz, jak zachowuje się mój czarny, bez któregośmy opryskali. Czystym, stężonym octem, a więc 8% kwasem. Pokażę i teraz wlewamy sobie takie. Bierzemy 250 litrów, ktoś pyta jak to się dzieje, 250 ml tego octu 8%, do tego wlewamy połowę, 125 wlewam gliceryny, o, wymieszam dokładnie, także wam to przez opryskiwacz przeszło. Każdy musi indywidualnie sprawdzić na swoich roślinach, czy na pomidorach, czy na ogórkach. Ja tutaj doświadczam na moich pomidorach, nic się nie dzieje. O, i tak rozcieńczony, żeby spadło zakwasność do 8. Teraz rozcieńczyłem, to spadło mi gdzieś zakwaszenie tutaj do 6. O, i pokazuję też 6%. Można zrobić, dodać jeszcze więcej gliceryny, tak żeby przeszło przez to, a działało, nie straciło. A więc teraz taki tutaj zakwaszony ocet, tu go pokazuję, już mam gotowy. Pokazuję gliceryna spożywcza, jeszcze raz, wielu ludzi pyta. I taki doskonale pachnie, wtedy tu nie ma tej kwasowości tak silnej, nie podrażni. I już przejdę, teraz pokażę jak wygląda. Oczywiście przy okazji tego filmiku powiem, że jestem u Tadeusza Rolnika, zaprosił mnie, będę miał sobą ten ocet właśnie z glistnika na opryski ogórków, pomidorów ekologicznych. Pokazałem, można to wypić. O. Jest to teraz takie słodkie dzięki tej glicerynie. Nadszedł akurat jeszcze się na niebie. I pokażemy teraz pierwszy na świecie ocet, jabłko, glistnik. To już jest, to mam to. I pokażę najnowsze jabłko, niszek lekarski i ten, kocanka piaskowa. Bluszczyk kurdybanych, jaskółcze ziele. Oczywiście 2% jaskółcze ziele, bezpieczny, zobaczcie jak wygląda. Nie ma w Europie z czystego tego mniszka lekarskiego z kwiatu. Tak wygląda ocet, można go będzie nabyć u nas. Oczywiście też będzie ten ocet, który będę miał lilak, ale zrobiony z tego bzu, lilak kolorowy, pokazałem, tak wygląda na skóry, na opryski, na trądzik, na ciały zewnętrzne działanie. Również ten ocet 30% jest, tylko pisze tutaj użytku zewnętrznego. Każdy wie, co się stanie, jakby butelkę wpił. Używać można 5 kropli tylko dla człowieka. Ja go się teraz napiłem, nic mi się nie stało, jeden łyczek i nic się nie dzieje, jeszcze oczywiście odpowiednie ilości. No i pokażemy pierwszy raz na świecie na octie balsamicznym, 10-letni ocet, 5,5 kwasowości ma, badania wróciły z laboratorium. Ocet oczywiście z miodem zrobiony, suramina, końcówki sosny, tej jakości produkt. Sami ocenicie, co będę tutaj zachwalał. Każdy weźmie do ust, tutaj już wie, ludzie znają, kupują z różnych źródeł. Ocenicie sami, będzie również na oczywiście Zdrowi bez leków. Od piątku tam zawożę im dostawę, także będzie można zamówić na sklepie, bo tam do tej pory nie było. No i oczywiście nasze jajka tej wielkości, pokażę jajka, wyglądają prosto zbierane. Takie wielkie segregujemy. Tak wygląda moje jajeczko. Pokazuję kury, będę miał u rolnika też parę sztuk. Kura oczywiście zaraz pokażę kolejny film, jak jest na wybiegu, na trawie. Najnowszą technikę na siatce. Ma cały czas CBD, a więc ma konopię siewną. Nie ma ten... Nie ma zagrożenia żadnego, że się naćpa, bo jest konopia siewna, CBD cały czas ma. Także polecam, zobaczcie na filmiku, jak kura jest wyprowadzona. Pierwszy raz w Europie, są drogie nasiona, więc nie musimy ich marnować, bo siatka zabezpieczy to. Także polecam takie coś i zaraz przejdziemy do oprysku, jak to wygląda. Chodźcie oglądać dziewko, no przerwa. No, pokazuję Wam parę dni temu, bo film tydzień temu pokazałem, co się stało z czarnym bzem. Oczywiście spać leci, pszczoły jedzą, wiecie z czego spać, to są odchody mszycy, niestrawiony cukier. Fruktoza i one całe liście są pokryte. Jedyny pożytek z tej mszycy, że pszczoły zjadają tą spać. I mamy spęcę. Pokażę to. Nie ma ani jednej mszycy. Zobaczcie, pokażemy na zbliżeniu. O. I opryskałem to tylko i wyłącznie, pokazuję jeszcze raz, czystym octem 8% i 30% glistnika. Tak to opryskałem. Poparzyło trochę liście, bo było zbyt stężone. A więc musicie sami dokonywać prób. Popatrzcie teraz. I teraz opryskuję. Można rozcieńczyć pół na pół. Ja rozcieńczyłem tak, jak pokazałem na filmiku. O. I opryskuję teraz jeszcze raz czarny bez. Nic, ale tutaj zobaczcie, zniszczyło gałązkę, stężony ocet zniszczył glistnik jaskółcze. Nic już tutaj nie ma, żadnej mszycy, jest czyste, ona uciekła, wyprowadziła się, zginęła. Ale kwiaty nie zginęły, podrażniło troszkę listki, no bo były młodziusieńkie. I tu opryskuję jeszcze raz, pokazuję teraz gliceryną.
I pokażę wam za parę dni. Teraz pokażę teraz zbliżenie tu. O, i pokażę wam tutaj teraz. Pokażę wam moje te dynie. Oczywiście dynie pozyskujemy. Są zanim je przesadzę na ogród, zabezpieczam je właśnie gliceryną. Ta gliceryna pokroi, przyklei się i opryskuję. Nic się nie stanie, bo to już jest rozcieńczone. To są młode sadzonki. Opryskuję ocet, glistnik, jaskółcze, ziele, skrzyp. Przywieszę dodatkowo odpowiednia poziom krzemu. Roślina sobie go pochłonie. I tak przygotowaną dynię, oczywiście można tego napić się, tak pokazałem. Nic się nie stanie. To wy musicie zrobić, wielu ludzi mnie pyta Grzegorz, jak to... Wy musicie zrobić próbę teraz na pomidory. Chodź, pokażę jeszcze pomidory, wyłącz na chwilę. To jest. O, pokażę wam tutaj, mam następną nową gałązkę i opryskuję już gliceryną. Ocet, glistnik, na glistniku nigdy nie ma ślimaku. O, zobacz. I pokażę wam tutaj kolejny filmie za tydzień, co się stanie z glistnikiem. Czy popadł raz mistrz. I jest cała gałąź pokryta mszycą. Dosłownie pokażę, jak opryskuję też pomidory. Już zaczyna się mszyca, bo ta mszyca spada na dół na pomidory. Jest to blisko, zobaczcie. I opryskuję, już mszycą jest zaatakowany pomidor. Trzeba to zbytnio wcześniej zrobić, tak jak to zrobiłem w przypadku dyni. A więc jest to pokryte taką warstwą gliceryny i ona wtedy nie przyjdzie. Nawet przed ślimakiem chroni, bo ślimak nie dojdzie, jak czuje ten glistnik jaskółcze ziele. No pomyślcie, na glistniku z jaskółczym ziele, ja go mam tutaj tony. Nigdy nie zobaczyłem, żeby ślimak był. Zobacz. I opryskuję pomidory, nic się nie stanie, bo są w trakcie kwitnięcia. I ten pomidor zabezpieczam, już go mszyca atakuje. Zobaczcie, już jak ta gałązka pokryciona. A tu z góry się sypie mszyca, jest cały pokryty spadzią, bo to z góry gałązka jest nad pomidorami. A więc tam mszyca ma możliwość tu spaść. O, zobaczcie, już na tych liściach spadł. Pokaż to z bliska. Ogórki, te dynie jak zaatakowały. Dynie już są pokryte, całe liście są mszycą. I tak pokryta, to możesz się napić. Ekologiczne, od wieków glistnik jaskółcze ziele. Nigdy, zobaczcie sobie glistnik jaskółcze, czy jest pokryty kiedyś mszycą. Mszyca nie atakuje glistnika. No i tak opryskuję moje pomidory. To jest teraz bezpieczne, bo to jest rozcieńczenie. Wy dokonujecie prób i eksperymentów. I mogę wam powiedzieć, bo każdy ma inny gatunek pomidorów. Ja mam taki, wy macie szklarniowe, czy inne, czy ogrodowe. Ja mam takie pomidory właśnie tutaj. Ten wielki, taki ozdobny, one pójdą oczywiście do normowarii. O, zobaczcie, jak już to atakuje. I o, pokażę wam za tydzień, jak wygląda poziom tych moich pomidorów. Polecam, taki ocet jedyny w Europie, naturalny glistnik jaskółcze ziele ze skrzypem i z pokrzywą. Sama pokrzywa nie działała, dopiero połączenie z gliceryną to obkleiło, deszcz mi tego nie zmyje, a więc to możemy, pokażemy teraz całą gałązkę, jak wygląda. Bierzecie opryskiwacz, bo najlepiej polecam robić próby pół na pół, a więc butelka takiego octu, jak pokazałem. Butelka takiego octu 30% pomieszać pół litra tej gliceryny. Spożywczej oczywiście z atestami ze wszystkich. Możecie ją wypić. I będę robić sobie próbę na pomidorach na jednym krzaczku, czy potem jak już to działa, nie sparaliżuje liści, pryskacie na tym i zobaczycie, co z mszycą się stanie. Ja opryskałem całym czystym, mszycy na tej gałązce nie ma w ogóle. Wszystko zniknęło. Polecam wszystkim. Oczywiście sparaliżowałem liście, bo dałem 8% ocet, żeby to zrozumieć. Normalny ocet ma 4-5, ten się uzyskał aż 8. I dlatego go rozcieńczamy. Także jedna taka butelka, tak pokazuję na sklepiku, jedna butelka octu, która ma 4, to są dwie takie butelki octu w porównaniu do tego. Również ten z miszkiem ma 8%, z laboratorium badania przyszły 8%, zero alkoholu. Takiej produkcji ocet zrobiłem. Wiadomo, pokazuję filmik. Ocet a ocet to są dwa światy. Ktoś robi ocet cukrem i ma 3% czy 4%. Inaczej jak dostanie tak stężony ocet, uzyskał to przez 3 lata dojrzewania. Jeszcze podkreślam, żeby ktoś zrozumiał, jak nie zajmuje się tym. I opyskuję właśnie, to są moje dynie. Zanim je wysadzę, wypryskam je całe, pokryję tym. Od samego dołu, od samej doniczki. Ziemię również spryskam glistnikiem, a że to już zwierzęta wiedzą naturę. I tak opryskane, no, na pewno nie zniszczy mi to. Jest to połączenie z gliceryną. Wiele ludzi pyta. Polecam tak zrobić. Deszcz jak spadnie, gliceryna pokryje taką warstwą. Jest to takie klejące, abyście robili mydłem szarym, jak ktoś robił. A można gliceryną. Polecam, sprawdzajcie, testujcie na tym. Ocet będzie u rolnika teraz, jak będę z sobą. Możecie zakupić. Nie majątek, a masz naturalny produkt do opryskiwania własnych ogórków, pomidorów, kapusty i zobaczycie, przetestujcie na ślimaka, czy wejdzie na to ślimak, jak będzie opryskany glistnikiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na nasze stoisko, tam u tatka i zobaczycie naszą krówkę, najmniejszą jerseya, Toro Bravo, pokryte jerseyem, także historia świata się zdarzyła. Ma miniaturkę Toro Bravo, pierwszą na świecie taką zrobioną. I za tydzień wam pokażę kolejny efekt moich pomidorów i opryskanego czarnego bzu, co stało się teraz po tej glicerynie. Dzięki za uwagę. Oglądajcie, doświadczam na własnym moim polu, na własnym podwórku i dzielę się z wami. Dziękuję serdecznie. Hej.